witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Wywiad Rzeka. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Pan poseł Krzysztof Sońta. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Uzbierało się Panie pośle wiele tematów. Zacznijmy od samobójstwa Pana Leppera. Jak Pan skomentuje to, bo różne są domysły, czy są Pana zdaniem, mogła to być śmierć przy udziale osób trzecich? Na pewno tak ostatecznych wniosków nie należy wyciągać, ale też należy założyć jedną z hipotez śledztwa. Ja się na tym oczywiście nie znam, nie jestem specjalistą z zakresu prokuratury czy sądowym, ale jest wiele bardzo dziwnych rzeczy, które wymagają wyjaśnienia. Po pierwsze, to śmierć człowieka, który uchodził za człowieka bardzo twardego. To jest pierwsza sprawa i mówienie za chwilę po tym, jak popełnił samobójstwo, rzekomo samobójstwo, bo tego nie wiemy, taka jest hipoteza i przypuszczenie, że motywem były sprawy finansowe, to my pamiętamy, że cały ten ruch Andrzeja Leppera zrodził się właśnie na tym, że Andrzej Lepper miał kłopoty finansowe i jeśli taka osoba ma 100 czy 120 wezwań do zapłaty i całe życie sobie radziła i żyła praktycznie w cieniu długów, w cieniu komorników, no jest mało wiarygodne, aby motywem tego targnięcia się na życie były te sprawy finansowe, bo raczej sprawy finansowe pan Andrzej Lepper traktował z lekka. A poza tym miał wiele hektarów i lasów, i pól uprawnych, więc chyba raczej pieniądze miał. To znaczy, no tego tak naprawdę, tej ostatecznej sprawy finansowej, no na pewno będzie należało zbadanie do prokuratury. Dobrze, że prokurator generalny objął monitoringiem to śledztwo i mam nadzieję, że ta sprawa będzie wyjaśniana no, zgodnie z procedurami i transparentnie. No, ale dziwne jest też zachowanie prokuratury, bo bardzo aktywna prokuratura, która udziela bardzo chwilę po ogłoszeniu tego zabójstwa, udziela bardzo dużo informacji, gdzie zwykle wiemy, że no, prokuratura nie jest skora do udzielania informacji. Tu natychmiast został podany powód i natychmiast została wydana decyzja i zapowiedź tej decyzji, że śledztwo zostanie wszczęte po kilku dniach, czyli w poniedziałek. No i tu rodzą się wątpliwości, dlaczego to śledztwo nie zostało wszczęte natychmiast, a dopiero po 3 dniach. I to te wątpliwości są zupełnie niepotrzebne. Już te szczegóły współpracowników, że te otwarte okna, rusztowania i tak dalej, to na pewno wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Ale w kontekście też zapowiedzi nagrań i tych nagrań, które zostały złożone przez pana Tomasza Sakiewicza, redaktora Gazety Polskiej w prokuraturze, no zrodzi się szereg wątków, które wymagają wyjaśnienia, a jeśli przyjąć to, że treść tych rozmów pomiędzy panem redaktorem Sakiewiczem a panem Andrzejem Lepperem z 1 października ubiegłego roku jest prawdziwa, co zbadają biegli i na pewno należy to zbadać, to w zupełnie innym świetle mamy postawioną sprawę afery gruntowej. I tutaj na pewno będzie ta sprawa się rozwijała i mam nadzieję, że poznamy prawdę, która była, bo wiemy, że u zarania tej prawdy, której tak naprawdę nie poznaliśmy do końca, no upadł rząd Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, teraz zmieniamy jakby temat. Kwestia dokumentu zwanego raport Millera. Jak pan go ocenia i co pan o nim sądzi? Ja w tym względzie jestem członkiem zespołu badającego katastrofę smoleńską pod przewodnictwem pana posła Antoniego Macierewicza. Ja w tej sprawie do pana posła Macierewicza mam bardzo duże zaufanie, można powiedzieć, że w tej sprawie bezgraniczne. I po prostu zgadzam się ze wszystkimi jego wnioskami zawartymi. To jest tak naprawdę raport anodyny, który potwierdza
winę polskich pilotów i powiedzmy tak delikatnie dotyka sprawy kontrolerów lotu, ale tak, żeby tylko ich nie skrzywdzić i nie skrzywdzić tego naszego sąsiada w opinii, bo całość praktycznie winy za chwilę jest tłumaczona, że to gdyby nie piloci, to byłoby. I to jest plama na honorze, ten raport to jest plama na honorze oficerów polskiej armii i polskich lotników, którzy wiemy, że zawsze słynęli ze swojej nienagannej postawy i obrony naszego kraju, patriotycznej postawy. I tutaj też mieliśmy z taką do czynienia. To przykre, że urzędnicy polskiego rządu obwiniają nieżyjących pilotów, którzy nie mogą się bronić winą, tak naprawdę, kiedy wina ta leży po stronie rosyjskiej. Ja słuchając tego, co było mówione podczas transmisji, podczas ogłaszania raportu, a także czytając w internecie niektóre fragmenty treści tego raportu, doszedłem do wniosku, że mówiąc brutalnie, no szkolimy idiotów, którzy bez papierów jak wariaci latają samolotami. Tak, i jeszcze no, trzeba powiedzieć, że ten lot przygotowywała kancelaria prezydenta, za ten lot odpowiadał rząd, bezpośrednio minister arabski, w całą procedurę nadzorował minister spraw zagranicznych Sikorski, za flotę odpowiada minister Klich i za całość Donald Tusk, więc no pan premier tu jest niekonsekwentny, no, dymisjonuje jedno z ogniw w tym łańcuchu całym decyzyjnym, wysłania całej tej delegacji na śmierć, a pozostałych chroni i nie wiedzieć czemu chroni. I mam nadzieję, że nastąpi zmiana rządu po wyborach 9 października i wtedy dopiero Polacy ujrzą pełną prawdę o tej sprawie, na co tak dużo Polaków liczy. Zresztą to badania pokazują opinii społecznej, że Polacy nie wierzą rządowi Tuska w sprawie katastrofy smoleńskiej i całe szczęście, dlatego mam nadzieję, że będą zdeterminowani do tego, aby wyjaśnić tę sprawę, w co głęboko wierzę w zmianę rządu 9 października i wtedy no już w bliskim czasie poznamy prawdę, bo ta prawda leży w polskich dokumentach. Poznaliśmy ją częściowo wtedy, kiedy został zaprezentowany zaraz po tym raporcie Anodiny, został zaprezentowany częściowy zapis rozmów z wieży, pomiędzy wieżą a samolotem, gdzie załoga była zapewniana, że jest na kursie i na ścieżce, a tak naprawdę wiemy, że była prowadzona na śmierć. I te dokumenty i te nagrania, te wszystko, cała praca polskiego kontrwywiadu wojskowego jest z całą pewnością udokumentowana i trzeba po prostu zmiany rządu, aby ta prawda ujrzała. I umiędzynarodowienia oczywiście śledztwa, trzeba oddać to śledztwo pod nadzór struktur natowskich i wtedy poznamy prawdę. Jestem co do tego przekonany. Kiedy byłem na konferencji premiera Tuska tuż po ogłoszeniu treści tego raportu, no, odniosłem wrażenie, że on właściwie się gubi w tym, co mówi. W pewnym momencie stracił już panowanie nad tym, co mówił. Zaczął się mieszać. Może pan poseł zrozumiał to, co on mówił, bo ja na przykład stwierdziłem, że minister Klich jest zwolniony, ale jest niewinny, więc po prostu chciałbym, może pan poseł zrozumiał to, co pan premier mówił. Znaczy ja zrozumiałem to, co pan premier chciał przekazać społeczeństwu, to znaczy jak zwykle go oszukać, czyli pan minister Klich, no sam się podał do dymisji, ale jest takim człowiekiem honoru, że no, trzeba przyjąć tę dymisję, no bo ktoś musi polec w tej sprawie, no ale jest taki niewinny, że aż w nagrodę wystartuje z list Platformy Obywatelskiej do Senatu z miasta Krakowa i mieszkańcy go wybiorą, no bo jak ma taką rekomendację takiego premiera, no to cóż, no trzeba mu dać jakąś nagrodę za to, że no tak ładnie prowadził polskie sprawy, że w wyniku prowadzenia tych spraw nie przyznaje się do politycznej odpowiedzialności za katastrofę smoleńską, która była faktem i której był jednym z politycznych sprawców wspólnie z premierem, więc ta grupa się chroni nawzajem, więc tutaj ja się nie dziwię temu, ale mam nadzieję, że Polacy przejrzą na oczy i będą wiedzieli, jak ta sprawa wygląda. Wróćmy teraz na chwileczkę na nasz radomski grunt. Niedawno odbyła się konferencja prasowa pańskich kolegów z klubu.
podczas której było pokazane to, czego rząd nie zrobił. Ja przyznaję się szczerze, że rozmawiałem z ministrem Grabarczykiem na temat trasy radomskiej, właśnie tej S7, S8, S12 i on powiedział coś takiego, że no pieniądze wprawdzie są, że trasa będzie, ale nie wiadomo kiedy, bo pieniędzy nie ma. I to ja mam na to dowód, ponieważ nagrałem ten materiał. Pana koledzy, pan poseł Suski i pan senator Skurkiewicz, oni stwierdzili i pokazali to na dokumentach publicznie, że tej trasy nie będzie, bo rząd nie ma na to pieniędzy. Jak pan to skomentuje? Znaczy, pan minister Grabarczyk jest typowym przykładem tego rządu i oszukiwania polskiego społeczeństwa. My akurat drastycznie tego doświadczamy. Nas oszukał 17 listopada ubiegłego roku, stojąc na dworcu naszym PKP. Zapewniał nas, że będzie budowana droga S8 do Warszawy kolejowa i droga obwodnicy zachodniej w parametrach drogi numer 7 tutaj u nas od Jedlanki do Rońska. I natychmiast 6 grudnia, dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy okazało się, że w Radomiu nie został prezydentem kandydat Platformy Obywatelskiej, wykreślono nas w ogóle z inwestycji, z tych inwestycji, z listy tych inwestycji 2013 roku, dlatego, że jest to zemsta polityczna i oszustwo pana ministra Grabarczyka. Ja mówiłem o tym w Sejmie wielokrotnie, więc tutaj koledzy dobrze o tym przypominają, no bo nasi mieszkańcy wiedzą, że ten rząd dyskryminuje nasze miasto, miasto Radom pod względem inwestycyjnym i wczoraj to wykazali na dokumentach, więc bardzo dobrze, że się o tym mówi i mieszkańcy mają tego świadomość, często to podnoszą w rozmowach takich bezpośrednich, które prowadzę w mieście. Mam nadzieję, że po 9 października zmienimy to, odwrócimy ten zły czas dla Radomia, zły czas rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce. Gdyż pokazaliśmy, że my umiemy rządzić. Wtedy, kiedy pan premier Jarosław Kaczyński był premierem i rządził zaledwie 2 lata, powstało 1 400 000 miejsc pracy, nowych miejsc pracy. Teraz tych miejsc pracy za rządów Platformy Obywatelskiej tylko nam ubywa. Więc mam nadzieję, że Polacy, którzy są tak głodni, a w Radomiu szczególnie to wiemy, pracy, przypomną sobie czas, kiedy rządził Jarosław Kaczyński i jak rządził sprawnie, obniżał podatki, tworzył nowe miejsca pracy, był wzrost gospodarczy, a teraz co się dzieje? Jedna wielka klapa, klapa inwestycyjna, rośnie bezrobocie, jest ogromny kryzys, benzyna idzie w stronę 6 zł, czy ropa i dzisiaj drożyzna tak szaleje, że mieszkańcy żyją, Polski żyją w ubóstwie. Mam nadzieję, że ten czas się odwróci po 9 października. Dziękuję bardzo.